Cześć, z tej strony Adrian, witam na kanale Good Sport i dzisiaj nie będę prezentował sprzętu turystycznego, tylko rowery marki Trek. Tutaj przed sobą mam dwa rowery z serii Pro Caliber. Są to rowery dedykowane wyścigom cross country i maratonom. Seria Pro Caliber występuje w czterech odmianach, od serii 9.5 do serii 9.8. Każdy z tych rowerów wykonany jest na tej samej, takiej samej karbonowej ramie. Różnice w modelu występują tylko i wyłącznie w użytych komponentach oraz widelcu przednim. Pierwszy rower, który tutaj widać, to model podstawowy, czyli Pro Caliber 9.5. Wykonany oczywiście na karbonowej ramie. Z przodu widelec, powietrzny widelec RockShox Judy. U mnie występują komponenty firmy Shimano z tylną przerzutką Shimano XT. Ja od siebie do tej wersji podstawowej dołożyłem regulowaną sztycę oraz wymieniłem siodełko. Kolejny rower, który widać, jest to model Pro Caliber 9.7. Rower wykonany na tej samej ramie co 9.5, czyli tutaj oczywiście karbon, natomiast z innym napędem. Tutaj występuje napęd firmy SRAM. W tym rowerze również został zupgrade'owany, został wymieniony przedni widelec na widelec RockShox Seat. Została również wymieniona kierownica z aluminiowej na karbonową i tak samo dołożona regulowana sztyca, wymienione siodełko, a także dołożone komponenty w kasecie oraz w wózku tylnej przerzutki marki Garbaru. Poprzez zastosowanie ramy karbonowej w modelach Pro Caliber mamy bardzo dużą sztywność podłużną tego roweru, co powoduje to, że na podjazdach praktycznie cała siła, którą generujemy z naszych nóg, nie jest gdzieś tracona, tylko po prostu praktycznie w całości przekazywana jest w rower, co powoduje, że no, szybciej, sprawniej i bardziej energooszczędnie podjeżdżamy. Jeśli chcesz otrzymać kod rabatowy na modele firmy Trek Pro Caliber, zostań subskrybentem kanału Good Sport. Link do kodu w opisie do filmu. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, no to zadawajcie je śmiało w komentarzach.